Cześć. Cześć. Cześć, cześć. Cześć. No i widzimy się dzisiaj w Miastoczytaniu. Myślę, że jedynym takim w roku 2023, bo z jedynym laureatem paszportu polityki w dziedzinie literatury, czyli Grzegorzem Piątkiem. No właśnie, ja myślałam, żeby takim sucharem rozpocząć. Suchar? No to dawaj suchar. Takim sucharem, że po paszporciki do kontroli. Do czego on poważny? Czy masz przy sobie paszport? Mam przy sobie, mam się legitymować. Proszę pokazać. Oczywiście. Ależ poczekaj, oczywiście. Tylko żeby kabel to ja cię sięgnął. Tutaj będę ubezpieczać. O, teraz uwaga. To jest skomplikowana w ogóle operacja. Tak. Wiesz co, on nie ma poręcznego bardzo formatu. Więc nie mogę go nosić w kieszeni, niestety. Nie będę go woził po Polsce. Dlatego nosisz go w wielkiej torbie z sieci sklepów spożywczych. Która nas nie sponsoruje, więc nie wspomnimy. O, nic nie powiemy. Prawie. To jest absolutny, tak zabijając sobie, to jest absolutny urok Miastoczytania, że nie pomyśleliśmy o tym, żeby przygotować przed startem rozmowy. Nie, no to właśnie na tym to polega. Ale proszę, to nie jest tak, że go noszę po mieście też, żeby się chwalić jak cały czas, nie? Tylko specjalnie dla was go przyniosłem. O, to też prawda, boję, poprosiłam. Że go o, rzeczywiście. Proszę. Faktycznie. No tu mam jeszcze taki kartkę z krzesełka z gali. Krzesełka. Tak. Nie pozwoliłem, że mi zabrali. Wysiedziana kartka. Nawet gdybym nie wygrał paszportu, to sobie schowałem chociaż kartkę. Grzegorz, ale zupełnie serio, to jest ogromne osiągnięcie, sukces. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo, i też się cieszę. Powiem szczerze, że ta nagroda dla ciebie jest nie tylko nagrodą dla ciebie, ale wydaje mi się, że została też odczytana jako nagroda dla wielu wysiłków podejmowanych przez środowisko, do którego należysz. I wysiłków... Czyli jest też dla was. Zmierzających do tego, żeby o mieście, o miastach pisało się ciekawie, mądrze i w sposób, który daje nam dzisiaj paletę narzędzi do tego, żeby przemyśliwać to, w jaki sposób miasta są urządzone dzisiaj. Twoje książki to dają. Ja myślę, że rzeczywiście to jest taki sygnał, że ta tematyka została dostrzeżona jakoś, zwłaszcza, że o mieście i architekturze tak od 10 lat mniej więcej się więcej pisze, prawda? Że tacy autorzy jak Filip Springer, czy Beata Chomontowska, czy ostatnio Agata Twardoch wchodzą do głównego nurtu i ja jestem częścią tej fali, ale rzeczywiście było to ogromne zaskoczenie. Ta nominacja była ogromnym zaskoczeniem, nie tylko dlatego, że to jest nagroda, do której się nie da zgłosić. Także to nie jest tak, że wydawca wysłał zgłoszenie i potem czekamy, co się stanie, tylko po prostu nagle dostajesz telefon, halo, nominacja. Byłeś ale wtedy też w drodze do wanny. To wtedy się dowiedziałem, jak już oficjalnie powiedzieli. Natomiast myśmy wiedzieli parę tygodni wcześniej, żeby nam zrobiono zdjęcia, żeby terminy zarezerwować i tak dalej. To wtedy akurat szedłem przejściem podziemnym w Gdańsku z moim chłopakiem i dostałem SMS-a chyba od Ani Dziewit-Meller, która jest redaktorką naczelną mojego wydawnictwa. I ja tak wyciągam telefon, patrzę, jest napisane Anna Dziewit-Meller, mówię: Maciek, Ania Dziewit do mnie dzwoni, co to jakaś nominacja? I tak zupełnie, wiesz, bo ona mi wysłała SMS-a z serduszkiem wyłącznie. Zobaczyłem tego, tak, wiesz, w środku dnia mi nagle SMS-a z serduszkiem. Co się mogło tak stać? Relacje między wydawczyniami a autorami, autorkami serdeczne. Tak, ale wracając jeszcze do sedna, ja myślę też, że to jest o tyle też właśnie niespodzianka, że w tym konkursie, i to jest też dla mnie tym większe wyróżnienie, prawie nigdy nie nagradza się autorów non-fiction. To są zawsze autorzy, autorki prozy, poezji, dramatu, a poza Marcinem Wichą, który robi też coś trochę innego niż ja, myślę, że bliżej takiej literatury pięknej, pojmowanej, bliżej mainstreamu literatury pięknej, no to chyba nikt w zasadzie. Także to jest też super, że to jest też dziwne, że mimo, że reportaż, literatura faktu, literatura historyczna jest w Polsce tak popularna i ma tylu świetnych autorów, w tym konkursie do tej pory ta literatura nie była dostrzegana. Cieszę się, że przecieram szlak. Bardzo dobrze. Ale w Miastoczytaniu jest taka przestrzeń do tego, żeby rozmawiać o tym wszystkim, co jest zwykle ukryte.
i w trakcie twoich rozlicznych wywiadów, których udzieliłeś po każdej tak naprawdę książce, którą opublikowałeś w czasie ostatnich lat jako autor, a było ich kilka, więc przypomnijmy może. Zaczniemy od Sanatora. Tak, 2016. Później była Najlepsze miasto świata. Później Niezniszczalny. Gdzieś pomiędzy Przewodnik po łazienkach wyszedł. I z naszej księgarni też wyszedł. Wszystko wyszło. Wszystko wyszło. W ogóle nie ma piątka. Czekamy na dostawy, na dodruki. Jest osobiście. No i teraz Gdynia. Obiecana. Każda z tych książek niby jest o czymś innym i wyjątkowym, osobnym, ale czy to nie jest tak trochę, Grzesiek, że piszesz jednak... Cały czas to samo. Coś spójną historię tego, jak odczytywać architekturę w szerszym planie wydarzeń społecznych, politycznych, jak ją zobaczyć, nie tylko jako pewną sztukę budowania miasta, ale też jako pewien efekt gry władzy. Tak, to wszystkie te książki w zasadzie, no może Przewodnik po łazienkach najmniej, chociaż to też jest, bo to jest inny gatunek, chociaż to też jest architektura władzy. Wszystkie one dzieją się w Polsce gdzieś w XX wieku i mówią o architekturze często właśnie w tym kontekście politycznym albo w ogóle w splocie z polityką, w jakimś zwarciu z polityką. A ja myślę, że architektura się, po pierwsze trzeba na nią patrzeć właśnie głębiej, nie tylko patrzeć na fasadę, style, gusta i tak dalej, a na tym często się zatrzymuje nasze spojrzenie. Ale architektura też jest szalenie wdzięcznym i ciekawym medium do opowieści o swojej epoce. Bo ona nie jest tekstowa właśnie. Nie ma wypisanego żadnego manifestu, ale ona manifestuje mimochodem właściwie wszystko, co ta epoka może o sobie powiedzieć. Mówi o pieniądzach, mówi o polityce, mówi o kulturze, mówi o tym guście też i stylu oczywiście i o modzie. Mówi o relacjach społecznych, o tym... No tak, także dlatego też właśnie architekturę pokazuje w takim szerokim kontekście, nie tylko po to, żeby ją objaśnić, ale żeby też przez architekturę wytłumaczyć epokę. Tak, nie wymyśliłem tego przy pierwszej książce, tylko tak to wstecz zacząłem odczytywać, że taki być może jest mój mimowolny program jako pisarza do tej pory. Ale wiecie, co mi się wydaje, że łączy jeszcze te książki? Polskość. Że one jednak albo, nie wiem, jak właśnie, czy to Warszawa, czy Gdynia, są bardzo, bardzo osadzone w Polsce. Wczoraj miałem taką rozmowę, że ciekawe, kiedy Grzesiek zajmie się ziemiami odzyskanymi, nie? A nie takimi kolebkami polskości. Więc nie wiem, czy to jest celowy zabieg, czy tak wyszło. Nie, to nie jest programowe. Ja bym się... ziemiami odzyskanymi też się interesuję i Śląsk, bo ja wywodzę się ze Śląska w ogóle tak rodzinnie, genetycznie i mam dużą słabość do Śląska. No tak na razie wyszło, że zajmowałem się głównie Warszawą. Dopiero co rozszerzyłem swoje spojrzenie na Gdynię. Może też tymi innymi regionami się kiedyś zajmę, ale na pewno też nie zamierzam być takim autorem, który po prostu odhacza kolejne, wiecie, hot miasta i hot tematy. Chociaż to teraz po prostu się Gdyni. Właściwie. Natomiast... Zwłaszcza, że zawsze wyjście poza Warszawę, tak do Gdyni, nawet chwilę mieszkałem w Gdyni, w Gdańsku, więc wgryzłem się w te miasta jako użytkownik i taki bezwiedny trochę obserwator nawet, czy mimowolny. No jednak wychodząc poza Warszawę zawsze mam takie poczucie, że po pierwsze wychodzę poza swoją strefę komfortu, a po drugie wchodzę innym badaczom, bardziej innym środowiskom na ich terytoria łowieckie. I tak, no i to zawsze jest takie większe nerwy dla mnie. Fajnie, to zaraz o tym porozmawiamy, dlatego że mój wstęp o tym, że udzieliłeś setek wywiadów i że już się narozmawiałeś o różnych aspektach związanych z zawartą w twoich książkach wiedzą. W Miasto Czytaniu my lubimy sobie porozmawiać o kuchni. Mhm. O tym, jak to się dzieje, że takie świetne książki powstają. Jak autorzy, autorki pracują, a ty masz dość specyficzny sposób pracy. Mianowicie ci, którzy mają szczęście obserwować cię na Facebooku, właściwie otrzymują od samego początku, odkąd wiesz, że siadasz do pisania, coś w rodzaju pamiętnika pisania tej książki. Dzielisz się z nami swoimi znaleziskami, informacjami o tym, co dzisiaj odkryłeś w czytelni, w bibliotece. Tak naprawdę relacjonujesz na gorąco etapy pisania. Wszyscy są już niezwykle podekscytowani, dyskutują pod tymi twoimi postami o tym, jak to było w tym dwudziestoleciu i czy na pewno. I przygotowujesz nas naprawdę bardzo tak umiejętnie
do tego, żeby w końcu, kiedy książka się ukazuje, powiedzieć: uff, to jest prawie nasze wspólne dzieło. Wystarczy wydrukować Facebooka. No, a teraz opowiadaj, jak to jest, jak zabierasz się do pracy? Na pewno nie jest tak, że też ten pamiętnik w mediach społecznościowych prowadzę systematycznie, ani też jakoś programowo. To chyba bardziej wynika z tego, że i w ogóle Facebook Facebook, z Facebooka się muszę wyłączać podczas pracy na parę miesięcy zawsze, bo za bardzo mnie rozprasza. Już, a Instagram zostaje wtedy tylko. Ja po prostu to może wynika z tego, że ta praca jest bardzo samotnicza i kiedy się siedzi godzinami przy komputerze, siedzi się w bibliotece, w archiwum, w swojej głowie, to no, trochę się nie mogę doczekać, żeby się czymś podzielić na bieżąco. Czasami coś jest zbyt śmieszne, albo zbyt kontrowersyjne, albo zbyt kuriozalne, żeby się tym na bieżąco nie podzielić. Może ja tutaj wprowadzę ten wątek. Jeden z wątków hitowych w tych twoich zapiskach to były te wszystkie zapiski o tym, jak bardzo dzisiejsze czasy są podobne do tamtych czasów. Bo to w ogóle mnie bardzo w pisaniu o historii podnieca, że właśnie jak to mój chłopak Maciek mówi, zawsze tak było. Tak, on zawsze tak kwituje, jak ja mu czymś takim się podzielę, mówi, a zawsze tak było. I rzeczywiście okazuje się, że pewne schematy i psychiki ludzkiej, działania psychiki ludzkiej, schematy związane z władzą, z jakąś dworskością, na przykład środowiska władzy, mechanizmy karier, że to wszystko się niesamowicie powtarza i odtwarza, niezależnie od tego, czy jesteśmy w komunie, czy w sanacji, czy za okupacji, czy w dzisiejszych czasach. I to też w tej Gdyni obiecanej dla mnie było ciekawe, jak się Gdynia dzisiejsza przegląda w przedwojennej i vice versa. Ale wracając jeszcze do tego, jak pracuję, no to przede wszystkim te książki polegają na czytaniu. W sensie, że ja muszę najpierw bardzo, bardzo, bardzo dużo wchłonąć i naczytać się tego, co zostało już napisane zarówno w naszych czasach przez badaczy czy jakichś wspominkarzy, ale też w tym, co było pisane na bieżąco, głównie w gazetach, ale też w dokumentach urzędowych, w archiwach. Bardzo poszukuję zawsze takich... W ogóle się nie brzydzę żadnym źródłem, od tego trzeba zacząć. Czyli w ogóle kocham tabloidy, bo tabloidy często pokazują właśnie tę podszewkę rzeczywistości. Trzeba to oczywiście czytać krytycznie też i podejrzliwie i sprawdzać, czy nie zmyślają, ale one często po prostu pokazują rzeczy, których, zwłaszcza w tych czasach dawnych, kiedy prasa głównego nurtu była tak strasznie skostniała i oficjalna i formalna, no one pokazują często więcej codzienności, więcej folkloru takiego, czy więcej anegdoty niż poważne tak zwane źródła. Więc ja muszę dużo, 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 dużo czytać i wtedy dopiero mi się tak mapuje mniej więcej, o czym ta książka powinna być. To jest pewnie w połowie pracy mniej więcej. Ja wiem, że ja piszę o Gdyni przed wojną, kiedy siadam do książki, albo piszę o Warszawie tuż po wojnie, o odbudowie. Ale nie wiem tak naprawdę, co z tego... Nie ma tezy gotowej na początku, ani przekazu. I dopiero właśnie jak widzę, jak to się wszystko składa, czego mi brakuje, jakich interpretacji w ogóle mi brakuje. Bo też myślę, że każde pokolenie, każdy z tych tematów, jak odbudowa Warszawy, czy budowa Gdyni Przedwojennej, w sumie gdzieś tam był już nadgryziony, czy opisany kiedyś. Ale myślę, że każde pokolenie na co innego zwraca uwagę. Są po prostu inne potrzeby, inne perspektywy, inne kąty widzenia i dlatego trzeba najpierw się naczytać tego, co było napisane już i zobaczyć po prostu, czego brakuje. A to Grzesiek, w takim razie, jeżeli robisz ten research bez tezy, to skąd się bierze pomysł? No właśnie dopiero z tego czytania. Ale wcześniej pomysł, żeby w ogóle zacząć to czytać. No, za każdym razem do tej pory było tak, i dopiero teraz to się zmienia przy pomysłach na kolejne książki, że to jednak w jakiś sposób wydawca sugerował, żebym się zajął tematem. Tak, za każdym razem to było. Przy Gdyni na przykład to był efekt tego, że mieszkając w Trójmieście, napisałem trochę drobnych tekstów o Gdyni, bo po prostu byłem pod ręką do Woga, do Dwutygodnika, do Dobrego Wnętrza, jakiś felieton, do Salonu Polityki. I któryś tekst w Dwutygodniku został dostrzeżony jakoś i to za tym poszła sugestia, hej, może byś zrobił książkę. Także to tak to wychodzi. Dopiero pomysły na kolejne książki tak naprawdę wychodzą, które mam już w planach, mglistych jeszcze, ale mam, wychodzą już tak zupełnie, zupełnie ode mnie. Mgliście o czym? Mogliście, jedna książka jest o mieście współczesnym, ale nic więcej nie powiem. Znaczy nie o mieście w sensie konkretnym mieście, właśnie nie o Wrocławiu, ani o Tychach, ani o Nowej Hucie, tylko po prostu o współczesnej miejskości, ale to jest tak bardzo w powijakach, co na razie jakieś takie luźne spostrzeżenia, luźne notatki.
Nie wiem, w którą stronę to jeszcze pójdzie, ale mam dużo przemyśleń, które zbierałem przez lata i czytając, i podróżując, i po prostu uczestnicząc w debacie, w dyskusji na bieżące tematy. Jest jakaś masa przemyśleń, które chcę zebrać. I mam też pomysł na taką książkę zupełnie nie o architekturze, chociaż mam też jakiś pomysł, jak zahaczyć tam o architekturę i o przestrzeń. Chciałbym zebrać, póki jest czas, historię moich dziadków i pradziadków, których pradziadków w ogóle nie znałem. Umarli zanim się urodziłem albo tuż po moim urodzeniu, a dziadków znałem jako dziecko tylko, więc w ogóle nie miałem z nimi takiego dorosłego kontaktu. I póki moi rodzice żyją jeszcze, długo jeszcze pewnie pożyją, no ale póki oni są, chcę po prostu zobaczyć, co tam jest. Myślę, że są ciekawe historie. I to mi przyszło do głowy, jak pracowałem nad poprzednią książką, czyli nad Niezniszczalnym, nad biografią Pniewskiego. Zdałem sobie sprawę, że jak grzebię obcym ludziom po szufladach i zaglądam do łóżek i do taczek w IPN-ie i wypytuję krewnych i tak dalej. A tak naprawdę nie wiem nic o, albo bardzo mało o moich przodkach z tego samego pokolenia, co mój bohater. Także chcę po prostu poznać swoje korzenie. Podróż w głąb siebie. Po prostu. No w głąb, w bok, w dół. Bok. Tak. Zobaczymy. A nieuchronnie paszport, podróż. Tu jednak, słuchajcie, niby odchodzimy w różne rejony. Ja bym chciał, paszport był na podróże w czasie. No właśnie. Bo skoro mówimy o tych twoich pomysłach na kolejne tematy, na nadchodzące książki, skoro mówimy o tym, że jednak ta twoja lista pragnień, ona nie zawiera konkretnych nazw miast, to może przynajmniej możemy ustalić, jakiego rodzaju tematyki, problematyki szukasz, oprócz tej, którą nas cieszysz w mediach społecznościowych, to jednak powiedz, co cię tak naprawdę porusza w tych wszystkich źródłach, które musisz wchłaniać, przygotowując się do swoich książek? Mnie poruszają ludzie. I to jest też niesamowite, jak sobie zdałem sprawę gdzieś tam po drodze, że architektura też właściwie zaczyna się i kończy na ludziach, że to zawsze ktoś konkretny to projektuje, zamawia, płaci, używa, ocenia i tak dalej, że to nigdy nie jest taka właśnie książkowa historia z cyklu Atlas Architektury albo Style w Architekturze, Koch, cegła, którą wszyscy znają pewnie, którzy studiowali architekturę. I to mnie podnieca bardzo, żeby tych ludzi poznać, ich motywacje, ich jakieś, motywacje, aspiracje, idee, uczucia, myśli, skąd oni się w ogóle wzięli. I właśnie podnieca mnie to, o czym już wspomnieliśmy, czyli ta taka pewna cykliczność i powtarzalność. To na przykład bardzo mi się podoba nie wiem, czy macie Błażeja Brzoskę książkę Wstecz, mamy. Historia Warszawy Wstecz. Mamy. Więc bardzo mi się podoba u niego to opowiadanie historii. To są dzieje Warszawy właśnie opowiedziane wstecz. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tej książce, od dzisiaj do średniowiecza, do początków, do korzeni. Profesor Brzostek był gościem Miasta Czytania i możemy spokojnie odesłać do jednego z pierwszych odcinków. Tutaj się pojawi karta. Dobra, tutaj łapcie. Tak. Klik, klik. Ale dobra, co mnie tam podnieca, że właśnie on bardzo pokazuje, jak te dzieje miasta nie są właściwie ciągiem wydarzeń, które prowadzą jakoś linearnie, albo nie tylko są ciągiem wydarzeń, które się rozwijają z jednego w drugie, ale też mają, że miasto ma swoje cykle. Jakieś pokoleniowe, roczne. Jest taki piękny rozdział, który mnie najbardziej tam, jeden z moich ulubionych, kiedy on pisze, jak pod koniec XIX roku w Warszawie wyglądał cykl roczny. Jak ludzie różnych wyznań obchodzili święta, albo że w czerwcu się zwykle przeprowadzano, bo wtedy się kończyły umowy najmu na mieszkania tradycyjnie. I to po prostu człowiek nagle na kilku stronach się rozwija obraz tego miasta, który nie jest obrazem miasta w jednym momencie, tylko dla całego pokolenia. Jak ono działało i z czego się składało. Także to ta cykliczność i powtarzalność, takie długie trwanie też, to mnie najbardziej chyba podnieca w tym czytaniu. W rozmowie z profesorem Brzoskiem to, co mnie najbardziej uderzyło, było jego kategoryczne zaprzeczenie na pytanie, czy lubi Warszawę. I teraz, tak. Obalmy ten mit. Nie trzeba wcale pisać o mieście czy o jakimś temacie, dlatego że się go lubi, czy ją, czy je. Mhm. Wręcz przeciwnie.
temat może być fascynujący właśnie dlatego, że się ma wobec niego jakieś... Wątpliwości. Wątpliwości. Tak. Czy to z tobą jest tak samo? Podobnie. To znaczy, że na pewno w przypadku Najlepszego miasta świata to była książka pisana bardziej z miłości, aczkolwiek no ja myślę, że w każdym dojrzałym związku musi być szczera rozmowa. No tak, no nie ma bez tego. Dzięki, że nas zaprosiłeś na tę rozmowę. Nie, jakby etap cielęcego zapatrzenia się bezkrytycznego się prędzej czy później kończy. Jak nie ma jakiegoś takiego otwartego, szczerego kontaktu, to nie ma tej miłości. Także ta miłość moja do ludzi odbudowy i do tej epoki też jest jakaś krytyczna. Na pewno też ani Stefan Starzyński, czyli bohater mojej pierwszej książki, ani Bogdan Pniewski, to pewnie by nie byli moi koledzy. Jeden chyba dość nudny, chyba Starzyński był po prostu dość taką nudną, oficjalną osobą, a z kolei Pniewski bardzo macho, bardzo taki hipermaskulinistyczny, jakby chyba tutaj było w tej książce napisane, typ mężczyzny, taka przerysowana męskość, co to strzela, obżera się, pije, emabluje swoje młodsze pracownice, tarza się w śniegu, żeby pokazać, jaki jest dzielny, jaki jest chojrak. No to nie jest ten materiał na mojego kolegę, bo takie wrażliwsze typy. No do tego też jakiś tam antysemicki... No trudna postać no, do trudna lubienia. Postać, no. Także dobra, no nie będę już opowiadał całej książki. Ale tak, no ja uważam, że źle jest, kiedy autor czy autorka czy siada do pracy na kolanach. To zawsze się chyba źle kończy. I to jest w ogóle niezła jakaś figura. Autor usiąść. Usiąść tak. A są takie klęczniki do komputera? To może są ci. No dobra, ale jest to bardzo, bardzo ważny punkt wyjścia. I teraz tak, jak weryfikujesz swoje źródła? Już trochę o tym powiedziałeś, tak, że trzeba mieć do nich pewien dystans. Czy oprócz tego, co wyczytasz w bibliotece, co wyczytasz z tego, co zostało wydrukowane, czy masz też taki etap, kiedy zaczynasz rozmawiać z ludźmi? Czy z tymi z papieru? Tak. No tak, nie, że udajesz się w świat i rozmawiasz z innymi badaczami, badaczkami, z rodziną, nawiązujesz kontakty i no nie wiem, czy czyli wychodzisz tak z tej samotności, o której mówiłeś? Mało, zależy od książki. Ja w ogóle myślę, że to jest kwestia też mojej osobowości. Ja nie mam, ani nie wykształciłem w sobie nigdy takiego instynktu i śmiałości reporterskiej. Jeśli to robię, to się do tego dość muszę bardzo zmusić i obchodzę to jak mogę, jeśli nie. I są książki jak Sanator o Starzyńskim, no, gdzie bohater zginął w 1939 roku i właściwie nie ma nikogo, kto jako dojrzała osoba by go zdążył poznać, więc nie mam właściwie z kim rozmawiać. Podobnie przy Najlepszym mieście świata ja też się uparłem, że skoro żaden z bohaterów pierwszoplanowych tej książki nie żyje, to skupiam się na źródłach pisanych wyłącznie. I też mam takie doświadczenie, to oczywiście są wyjątki, ale często właśnie dzieci czy wnuki wiedzą dość mało tak naprawdę. I mówią mi często rzeczy, które ja mogę wyczytać, bo oni znając tę postać jako dzieci, poznawszy ją jako dzieci, nie widzieli w tej osobie w ogóle tego, czego ja bym chciał się dowiedzieć. No nie wiedzieli, co tata robił w pracy, czy dziadek, prawda? Tylko widzieli jakąś taką prywatną stronę. Najwięcej pracy ze świadkami wykonałem i z tego się bardzo cieszę i to było też nie do uniknienia przy Niezniszczalnym, czyli przy Bogdanie Pniewskim, gdzie mój bohater no jednak umarł w 65 roku, więc są osoby, które go zdążyły poznać, a które miały wtedy lat... 15, 20 parę, 30 parę i trafiłem na fantastycznych świadków, fantastycznych rozmówców i rozmówczynie, z których niestety parę już zdążyło przez te 2 lata odejść. No i oni mi bardzo pomogli. Pomogli mi właśnie zbudować obraz taki już człowieka pozazawodowy, ludzki. No i w Gdyni znów byłem zwolniony trochę z WF-u, bo znów zamykam opowieść na 39 roku. I mało jest... Rozmawiałem tutaj troszeczkę trochę rozmawiałem z ekspertami lokalnymi, z jakimiś badaczami, pasjonatami, z paroma osobami z Gdyni. Troszkę tam było tego materiału ludzkiego. Ale do tej pory właśnie udawało mi się takie też miałem tematy, że to nie było absolutną koniecznością, że to nie była taka robota, to nie była sprawa dla reportera.
Chciałbyś to zmienić? Czy bo no, tym pomyśle na książkę o twojej rodzinie, to jednak pewnie czeka cię dużo rozmów z rodzicami. Tak, tak. I to jest też fajne, że w zasadzie tych rozmówców mam pod ręką. I na pewno będę musiał, ponieważ ta historia, nie chcę teraz spoilerować za bardzo, zresztą sam nie wiem, co z tego wyjdzie, ale ona się wygląda na to, że się ona rozejdzie w ogóle po Europie, że te jakoś dziwne były losy moich przodków, którzy albo jako żołnierze, albo jako gastarbeiterzy, po prostu raz się jedni znajdowali się w Paryżu, drudzy w Grecji, inni w Niemczech gdzieś tam. To jest w ogóle śląska rodzina, więc siłą rzeczy się po prostu bardzo dużo tam do Niemiec jeździło zawsze do roboty. Więc tu będę musiał pewnie... To nie jest książka właśnie, to nie jest temat architektoniczny, gdzie ja literaturę znam mniej więcej. Tylko ja pewnie będę musiał gadać sporo z ekspertami, żeby w ogóle poznać te światy. Bo ja nie wiem na przykład nic o środowisku gastarbeiterów polskich w Westfalii na początku XX wieku. A to było potężne w ogóle zjawisko. Tam Bottrop to było miasto właściwie polskie. Tam tyle ludzi ze Śląska, polskie, śląskie. Tyle ludzi ze Śląska przyjechało, że... No, także... O, będę musiał się przemóc. Ale myślę też, że mam więcej śmiałości niż kiedyś, po prostu. Dzięki też temu... Paszportowi, tak. No na pewno to jakoś moją wartość podbudowuje wewnętrzną, poczucie własnej wartości i pozwala... sprawia, że mi jest łatwiej po prostu sięgnąć po telefon i komuś zawrócić głowę. Mhm. To ja mam w takim razie następne pytanie, bo przedstawiasz się już bardzo śmiało, fajnie i pewnie, że jesteś pisarzem. Tak. Jesteś już coraz rzadziej przedstawiany jako architekt. Na szczęście, piszący. Bo nie jestem architektem. No właśnie. Jak mam dyplom, ale to... Jak się patrzy na twój biogram, to już dokładnie... Ja pamiętam, jak mieliśmy tą rozmowę chyba z półtora roku temu i się o coś bardzo podobnego pytałem. I wtedy ten architekt był jeszcze jako drugi w twoim biogramie. Teraz to już nawet nie jest architekt, tylko studiował na Wydziale Architektury. No bo tak jest. Ja jestem... Na pewno nie robiłbym tego, co robię, gdybym tych studiów nie skończył. Wszystko jest po coś. Wszystko ma jakiś sens. Ale myślę, że pisanie architekt jest mylące, no bo dyplom to tylko dyplom. Ja w zawodzie przestałem właściwie pracować jeszcze przed dyplomem. Zanim zacząłeś. Zanim zacząłem. Parę miesięcy w pracowni pracowałem. Dobrze, to teraz ujawnimy bardzo interesujący fakt z twojego życia z lat, uwaga, przełom... Z lat studenckich. Fakt ten zresztą można obejrzeć na wystawie Błysk Mat Kolor, fotografia Warszawy lat 90., która prezentowana jest w Muzeum Warszawy. Tutaj na jednej z ostatnich stronic, na 186, znajduje się fotografia młodego człowieka, który bezwstydnie opala się na Placu Konstytucji w Warszawie. Dookoła niego jeżdżą autobusy i podpis brzmi... Siostry Piwowar, Grzegorz Piątek spędza wakacje w mieście, plażowanie na remontowanym Placu Konstytucji. Co to za ekscesy studenckie? W ogóle polecam wystawę. Nie tylko ze względu na swoją obecność, a w ogóle najmniej ze względu na swoją obecność. Ja tą wystawą byłem poruszony. Dla mnie to była jakaś taka niesamowita podróż w czasie. Zdjęcie jest, to może powiem to, co powiedziałem, powiedz prawdę. Więc to jest ciekawe i to też jest ciekawe w kontekście pisania o historii, że ja też się pozbyłem, czy zrozumiałem z biegiem czasu, że książka nigdy nie wyczerpia tematu. Że dlatego też ją warto kończyć w terminie, bo nigdy się nie wyczerpia tematu i tak naprawdę rzucając ją ludziom na pożarcie, temat się otwiera, a nie zamyka. Wtedy czasami jakieś fajne rzeczy wychodzą z szuflad, które mogą się przydać w drugim wydaniu. Po prostu temat zaczyna bardziej żyć. I podobnie jest z tym zdjęciem, które... ja w ogóle zapomniałem, że była taka sytuacja. Zapomniałem, że było takie zdjęcie. I chyba ono, to zdjęcie znalazło się na wystawie dzięki Ani Piwowar, która projektowała ten katalog. Tak? Dobrze mówię? Możemy zaraz sprawdzić. Projektantka wystawy... Projekt graficzny i skład, tak. Anna Piwowar się z tym wywołała w studio. Więc Ania podsunęła to zdjęcie kuratorkom. Właśnie wystawy o fotografii lat 90. No i dobra, powiedziałem super. I dopiero właściwie jak wystawa się otworzyła, to się okazało, i to przepraszam od razu Muzeum Warszawy, ale myślę, że to nic nie ujmuje tej, że to nie...
nie unieważnia obecności, czy nie podważa obecności tego zdjęcia na wystawie. To zdjęcie nie jest z lat 90., tylko z 2001. I nie są to wakacje, tylko jest to wiosna chyba, albo może jakiś początek wakacji. W każdym razie sytuacja i w ogóle ja zapomniałem, że była tak, skąd się, zapomniałem o tej że sytuacji. Że leżałem nagi prawie na Placu Konstytucji w Warszawie. Pamiętam, że był remont Placu Konstytucji. Na piachu, kiedy właśnie były tam budowy? Tak, tam były pryzmy piachu, bo plac był wtedy, tam w latach 90. były budki wietnamskie, był cały plac takimi... O, strasznie się w niej kiedyś zatrułam, pamiętam dobrze. Ja tam jadłem prawie codziennie na pierwszym roku studiów. Ja też, oczywiście. Kurczak w cieście kokosowym. No i miasto zaczęło porządkować plac i zlikwidowało te budki, no więc cała nawierzchnia była robiona od nowa i stąd były te pryzmy piachu. Ale zdjęcie w ogóle powstało nie dlatego, że ja się po prostu położyłem na piachu od tak, bo mam taką fantazję, tylko dlatego, że moi znajomi ze studiów, którzy byli chyba rok wyżej, Adam Brzostek i Magda Falska, robili film jakiś krótkometrażowy na chyba na zajęcia, jakieś tam zajęcia komputerowe czy coś takiego. Kamerą cyfrową coś tam sobie robili. I ja nie wiem, chyba zostałem przez nich położony na tym piasku jako taka, to była jakaś część jakiejś narracji. Mam nadzieję, że ten film gdzieś wypłynie teraz u kogoś z kolei na dysku i zobaczymy, co wyszło z tego filmu krótkometrażowego, co tam jeszcze się wspaniałe działo. Wspaniałe by to było. Tak, zachęcamy. I to jest właśnie ciekawe, jak takie zdjęcie dopiero przez to, że poszło między ludzi, dopiero wtedy zaczyna mieć datę, dopiero wtedy zaczyna mieć kontekst, dopiero teraz może ten filmik wypłynie. No i wyobraźmy sobie tego Grzegorza Piątka za lat 40-50, który będzie pisał o tobie książkę. Trafia na ten katalog, otwiera, myśli sobie o... Lata 90. Musi uruchomić weryfikację źródła. No właśnie. I to jest też opowieść o tym, jak działa ludzka pamięć i na co trzeba uważać, pisząc książki historyczne o... Jezu, blady, bardzo blady. To musi być początek wakacji, bo ja lubię słońce. Nie, to jakie wakacje? Ja uważam, że to jest jakiś maj. To jest pewnie maj, tak. Jakiś maj w mieście. To widać po tym słońcu. No. Więc tak, to są rzeczywiście bardzo takie rzeczy. Trzeba sprawdzać wszystko i że najlepsze są właśnie źródła dla mnie najwiarygodniejsze. Nie są te źródła pisane po latach, nie wspomnienia, bo to wtedy właśnie się już sztukuje, gdzieś tam się zmyśla gimnastyka trochę, tak, konfabuluje albo sztukuje wiedzą z innych źródeł. A najbardziej bezlitosne są jednak takie źródła, które powstały na bieżąco, czyli listy, w naszych czasach właśnie zdjęcia, czy filmy, czy wpisy pewnie na posty na mediach społecznościowych, a w dawnych czasach też gazety. Dlatego tabloid właśnie jest cenniejszym źródłem niż jakieś spisane po latach wspomnienia często, bo tam jest to wszystko życie na gorąco. Ale ja muszę powiedzieć, że Grzegorz, znamy się bardzo długo. Nie znałam cię w czasach studenckich, ale zaraz właśnie po tym, jak skończyłeś studia. I muszę powiedzieć, że ten przyszły twój biograf, biografka będą mieli naprawdę super życie. Będą pławić się w niesamowitych zupełnie historiach, przygodach, okolicznościach. Tych projektach, w które byłeś spontanicznie zaangażowany, bo fajnie było robić rzeczy, które po prostu sprawiają przyjemność. Jedną z takich rzeczy był notes na 6 tygodni, nasze czasopismo, które było w całości poświęcone odkryciom młodej polskiej architektury. My niestety nie mamy już ani jednego egzemplarza w archiwum, dlatego nie mogę go pokazać, ale obiecałeś, że jak znajdziesz u siebie dublet... Powinienem mieć dublet, tak. To się okaże, że tamte odkrycia rzeczywiście dzisiaj funkcjonują jako nazwiska polskiej architektury. A innym projektem, w który dałeś się wciągnąć, strasznie fajne to było, to był kalendarz Malwiny Konopackiej i Tomka Bersza, 80 okazji do świętowania. Tutaj akurat mam kalendarz, który jest nie z tego roku, w którym była architektura, bo chyba architektura przez ciebie napisana była w 2015, a to jest 2017, który ma taki sam układ jak rok 2023, dlatego znowu będzie można go kupić w Bęcu. I tu to jest bardzo prosta rzecz. Autorka zaproszony do pisania takich haseł wybiera 80 okazji do świętowania zgodnie ze swoją dyscypliną. Pamiętasz? Chociaż jedną okazję, którą wybrałeś do tego kalendarza architektonicznego. Pamiętam jakieś daty urodzenia jakichś tam ważnych architektów, ale pamiętam, że dwa razy tam w ogóle się pojawia święto architektury, bo w kalendarzu takiego Międzynarodowy Dzień Architektury jest raz w lipcu chyba i raz chyba w październiku. Nie wiem, skąd wynika ta dwoistość. No dobrze, ale to były moje typy, oczywiście z naszej wspólnych współprac. A twoje typy, tych najbardziej szalonych rzeczy, które ucieszą osobę z przyszłości, która będzie pisać o ciebie? No, chwila zastanowienia. Ale szalonych? Szalonych. O Jezu.
Nie wiem, naprawdę. Trudno wybrać. Trudno wybrać, no, trudno wybrać. Każde życie, Boże, każdy dzień, tak? Bardzo dużo, wiesz, no były takie spiętrzenia też, że ja naprawdę nie mam prawa wszystkiego pamiętać już. To prawda, ale też... Jak było TED, dwie dekady w branży, lata melanże, dwie dekady w branży. Nie, no naprawdę, nie wiem, co jest takiego najbardziej szalonego. To chyba nie mnie oceniać, co jest no właśnie, to te przyszłe szalone. Pokolenia, przyszłe pokolenia nie, się no. tym zajmują. Czyli nie ułatwiamy tym biografom, tak? Absolutnie życia w tym momencie. No dobrze, Grzesiek. Ale wiesz, co tam jest na przykład? Może nie szalony, ale taki, który nie wiedziałem, jak będzie się... Mógłbyś, Łukasz, sięgnąć tę zieloną książeczkę na górnej półce? O tak. Góry dla Warszawy. To jest, słuchajcie, niesamowita rzecz, bo to jest pokazuje, jak czasami takie bardzo losowe współprace. To jest jedna z naszych pierwszych współprac przecież, Bogna. Tak. To jest 2009 rok. Człowiek nie wie, w co się pakuje, a wychodzą z tego rzeczy, które są potem pamiętane jakoś. Tak chociaż jest. Wy nie pamiętacie, ale ja wam przypomnę. Ale coś takiego, co żyje bardzo długo. To jest projekt Góry dla Warszawy, który właśnie będzie zmiana w ramach projektu Ekspektatywa zrobiła i tutaj Bogna połączyła nas po prostu tak w Arce Noego z Jankiem Dziaczkowskim, artystą, Markiem Pieniążkiem, geografem. To jest taka fantazja na temat tego taki postulat, projekt postulatywny jakby, na temat tego, żeby otoczyć Warszawę sztucznym łańcuchem górskim, usypywanym stopniowo bardzo z śmieci, odpadów budowlanych, piasku wyczerpanego z Nawisły i tak dalej, z tego, co z budów się zwozi. Ale ta twoja intuicja, bo to był twój to była twoja propozycja, ten temat. Tak. I nawet nie dalej jak przedwczoraj rozmawiałam na temat tego projektu z osobami, które opiekują się spuścizną po Janku Dziaczkowskim, bo ten cykl Góry dla Warszawy jest jednym z najbardziej cenionych, wykonanych przez niego projektów i no, ma swoje ewidentnie takie uznanie w dorobku Janka, że ta twoja propozycja była bardzo wyprzedzająca czasy. Wtedy mało się mówiło, w ogóle się nic nie mówiło o katastrofie klimatycznej. Nie dyskutowało się tak bardzo kwestii związanych z ekologią. Ty zaproponowałeś ten temat, on się wydawał wtedy właśnie taką fantazją, do której ilustracje zrobione przez Janka pokazują coś w rodzaju przeniesienia, wiecie, Zakopanego do Warszawy. Tak. Ale to nie było istotą tego projektu. Ty miałeś zupełnie jakby niesamowicie taką wyprzedzającą czasy intuicję, że należy się zająć nie upiększaniem. Krajobrazem też, klimatem. To oczywiście jest zupełnie też, no, to nie jest naukowy projekt tak naprawdę, tylko właśnie taki bardziej luźny postulat, ale ja tam pisałem o tym, tak spekulowałem na temat tego, jak może zmienić klimat Warszawy, albo że jest to właśnie sposób na zagospodarowanie tych resztek, które, z którymi nie wiadomo często co robić i gdzie je wywozić. I że można połączyć problem zagospodarowania odpadów z kształtowaniem krajobrazu, żeby nie robić z tego wysypisk, tylko żeby zrobić z tego coś pięknego i coś, co zmienia zupełnie krajobraz miasta, który jest płaski i nudny, jak wiemy, w Warszawie. Ale to ciekawe właśnie, jak to żyje. No, smutna prawda jest taka, że Janek Dziaczkowski, który był świetnym młodym artystą wtedy, niedługo później, nie wiem, 2-3 lata później może, zginął w Tatrach. I też ten projekt nabrał takiego niesamowitego znaczenia jako część dorobku artysty, który właśnie świetnie się zapowiadał, ale nic nam już więcej nie da. Także to jest też niesamowite, że to jest taki, doszedł do tego taki wymiar bardzo emocjonalny tak. Do tego projektu. Ale na szczęście właśnie... te prace Janka można oglądać od czasu do czasu na wystawach, tak. Są pokazywane, one są też w kolekcjach prywatnych. Tak. Ale... A to są kolaże, zaznaczmy, że Janek to jest właśnie to, czym mnie Janek bardzo uwiódł, że on w czasach, kiedy już bardzo rozpowszechniony był, to był 2009? Tak. Chyba? Tak, 2009, kiedy już no bardzo zabawa Photoshopem i fotomontaż photoshopowy był już bardzo w mainstreamie i manipulacja taka właśnie, retusz i tak dalej. On niesamowicie precyzyjnie robił kolaże analogowe, papierowe. On miał całe stosy magazynów starych i z nich robił te kolaże. Także to są też piękne prace na żywo, one tu są reprodukowane jako płaskie, ale tak naprawdę one dzięki temu, że są kolażem, mają też taką swoją mikrogłębię i tektonikę. Jak góra. Jak góra. Ale jeżeli jesteśmy przy projektach, które miały trudną historię i jakby to powiedzieć, nie od razu zostały dobrze zrozumiane, to... Słucham. Pomimo twojego rewelacyjnego tłumaczenia książki Paula Preciado Pornotopia, muszę powiedzieć, że to jest jedna z takich książek, która chyba
jest mistrzynią w konfudowaniu czytelników i czytelniczek. Zupełnie nie wiadomo, co z nią, jak się do niej zabrać. Tytuł obiecuje co innego. Autor no, jest kojarzony... To, co tutaj w tym albumie, nie? Dokładnie, tutaj, tak. Tutaj jednak goliznę. Tak zwane szczucie cycem. Natomiast to jest zupełnie książka zaskakująca. Teraz Preciado jest lepiej rozpoznany dzięki Mieszkaniu na Uranie, dzięki Testoćpunowi. Wiemy, kim jest ta postać. Ale nadal ta książka jest bardzo osobna. Ja poprosiłam cię o przetłumaczenie tej książki, bo wiedziałam, że tu potrzebna jest osoba, która zrobi naprawdę wszystko, żeby ten przekaz był czytelny. No ale Grzegorz nadal, jak przychodzi co do czego i streszczenie. No, pani Bogno, proszę nam tak w 3-4 zdaniach powiedzieć, o czym jest ta książka. To w 3-4 zdaniach się nie da. Jak ci się ją tłumaczyło? Nie da się. Tłumaczyło się ją i wdzięcznie, i niewdzięcznie. To znaczy tak, po pierwsze ta książka, jak ją przeczytałem w oryginale, bardzo mnie podekscytowała. Także to jest początek. Ja w ogóle tłumaczę raczej rzeczy, które mnie samego interesują, a nie traktuję tego jako fuchy. Więc tutaj to było, że miałem ten zapał. Natomiast sam materiał jest wdzięczny i niewdzięczny. Wdzięczny jest dlatego, że Preciado jest szalenie błyskotliwy i właśnie taki transgresywny, tak? Że przekracza w ogóle granice nie tylko swoje, jako nie tylko jeśli chodzi o gender, ale też w ogóle przekracza granice dziedzin. To jest taki polimat, który po prostu, to jest architektura, tu jest właśnie, tu jest gender studies, tu jest broń, tu jest wojna, zimna wojna. Rozwój mediów. Rozwój mediów, tak, historia mediów. Także to jest popkultura. Także to jest... ta książka miejscami jest bardzo gawędziarska i taka ciach, błyskotliwa, przystępna, a miejscami popada w taki cięższy, humanistyczny wywód akademicki. Także to było trudne w tłumaczeniu, jak oddać z jednej strony te oba tony, a z drugiej też są tam fragmenty w tych częściach właśnie mniej potocznych, gdzie ja naprawdę musiałem mocno się wgryźć w ten oryginał, żeby samemu najpierw go tak głęboko zrozumieć, żeby go potoczyście przetłumaczyć na polski. To naprawdę nie było łatwo, ale ja myślę, że to jest bardzo strawna książka, tylko nie wiadomo właśnie dla kogo. Nie ma takiego łatwego adresata. Dla tych, którzy lubią paradoksy, dla tych, którzy lubią właśnie taką błyskotliwą analizę współczesności. Tutaj pod tytuł Playboy, architektura i biopolityka w czasach zimnej wojny trochę powinna była podpowiadać. Tak, ale mogę jeszcze, jeśli mogę, słowo. Ta książka wyszła, ona wyszła już w trakcie pandemii, czy ja ją tłumaczyłem już w trakcie pandemii, czy nie? Tak. W każdym razie pamiętam, że jak pracowaliśmy nad ostatnimi szlifami i to był rok 21. O, czyli mieliśmy już ze sobą doświadczenie tych lockdownów i kiedy ja czytałem, zdałem sobie sprawę, że myśmy byli podczas tych lockdownów właśnie w tej pornotopii, o której pisze Preciado, bo ona tam pisze o naczelnym redaktorze Playboya, założycielu Hugh Hefnerze, który zbudował sobie taki kokon w domu w ogóle medialny w postaci wielkiego łóżka otoczonego ekranami i przyciskami i zorganizował swoje życie w taki właśnie sposób, jak myśmy sobie musieli podczas lockdownów organizować, czyli na maksa do środka i doświadczanie rzeczywistości przez media. Także tutaj ta książka ma taki nieoczekiwany, chyba jak każda dobra książka, ma nieoczekiwany nowy kontekst. Ja myślę, że dobre książki dlatego się dobrze starzeją, że zawsze gdzieś tam w inną stronę mimochodem uderzają w tej zmieniającej się rzeczywistości. Ale to też jest ważny wątek w tym naszym odcinku z tobą. Twoje prace translatorskie. Dlatego, że byłeś przez lata związany, jesteś jednym ze współzałożycieli, osób współzałożycielskich Fundacji Centrum Architektury. Waszą misją było stawianie fundamentów do debaty na temat architektury, takiej dojrzałej debaty na temat architektury w Polsce. Wydaliście całą serię pod tym hasłem Fundamenty, która właśnie pokazywała to, jak o architekturze pisali, myśleli, mówili Jane Jacobs, Le Corbusier,
Kolchas. No, naprawdę tutaj świetne nazwiska i masa książek, które do dzisiaj, wydaje mi się, stają się jakimś fundamentem każdej osoby, która wchodzi na tę ścieżkę poznawania spraw miejskich. Ale poczekajcie, bo tutaj nam się właśnie klarują te kategorie. Jedna kategoria książek to są te do pracy, które czytasz i nie tylko książek, ale też te wspomnienia, zdjęcia, jakby to te materiały źródłowe. Druga kategoria to są te, które tłumaczysz i masz czas na jeszcze inne kategorie w swoim czytelniczym... W czytaniu moim? Tak, tak. To tak idzie falami, że chyba między, jak są takie etapy między pisaniem moich własnych książek, czy jeszcze kiedy nie jestem tak bardzo wciągnięty, to wtedy bardzo łapczywie nadrabiam zaległości. I jak to robisz? No czytam. Jedno, to jest ciekawe w ogóle. Ja uważam, że z książkami jest trochę jak z takim paleniem papierosa od papierosa, że jeśli ma się ten czas jakiś, albo nawet nie trzeba mieć aż tak dużo czasu. To nie jest tak, że musisz sobie w fotelu zasiąść. Tylko po prostu jak się przeczyta jedną dobrą książkę, która cię wciągnie, to chcesz po prostu jak ćpun następną. I to idzie takimi ciągami. A kiedy zabierzesz się za coś takiego niezbyt udanego, coś cię rozproszy i tak dalej, to łatwo odpłynąć w inne media, no bo konkurencja jest potężna, prawda? Nas bardzo dużo rzeczy rozprasza i w ogóle nie mam pretensji do tego, że nie wszyscy czytają albo nie wszyscy czytają idą dużo. Idą do kina na przykład. No, kina. Albo na kanapę, no, albo telefon się wyciąga. I no tak, i na przykład taki ciąg miałem teraz latem, jesienią, kiedy Gdynia już była w druku albo dopiero co się ukazało i wtedy na przykład przeczytałem dużo książek. Nie tylko nowości z czasu pisania, ale też na przykład Chłopów przeczytałem wreszcie latem. Ale to jak jesteś w takim orgazmie czytelniczym, to gdzie to robisz? W domu, w pociągu, wszędzie, gdzie się da. Jak jesteś wciągnięty, to nie ma takiego znaczenia chyba. Nie musisz mieć właśnie tego ulubionego fotela i herbatki i kawusi swojej ulubionej. Tak jak to na bookstagramach często jest, widać, prawda, że jest jakiś fotel, kocyk, ziarna kawy rozsypane na stoliku. Kot róży. Jeszcze gdzieś tam w tle. Kot. Nie, no możesz wszędzie. Ja też się przestawiłem, niestety, przepraszam, mówię to w księgarni, przestawiłem się częściowo na czytnik i uważam, że fajnie jest uzupełniać, że mi książki papierowe i książki z czytnika zaczęły służyć do trochę czego innego. Są ja książki... wiem, bo niektóre papierowe służą ci jako taką blokadę do drzwi. Widziałam, to są książki wydane przez Benzmianę, więc mogę powiedzieć o tym. A to kiedyś było, to był format P. Zapamiętał. Już dawno nie. No dobrze, teraz mam, ale... wiesz co, mam hantlę. Naprawdę. Taką małą, kilową hantlę mam. Jako blokadę do drzwi. W każdym razie czytnik ma tę przewagę, że ja dużo podróżuję jednak, więc nie muszę myśleć o tym, co zabieram, ani ile tego zabieram, a dwa, że jednak ja dużo czytam po angielsku i czytnik daje mi jednak tę możliwość, że mogę w sekundę mieć książki anglojęzyczne, nie czekając, aż mi jakaś ktoś sprowadzi w Polsce i nie płacąc 200 zł, tylko na przykład $10 za jakąś nowość. Do tego głównie mi czytnik służy. Ale tak to czytam, no jeśli czytam, to czytam wszędzie. No zdarzało mi się, już nie pamiętam w co tak wciągnąć, że tak chodziłem po ulicy, no też tak. No. No ale jak można chodzić z telefonem, to czemu nie można z małą książką? No właśnie, można. A skoro nie jest już... to zakazane w przepisach, jak chodzenie z telefonem przez ulicę. Co, jest paragraf na to? O, nie ma. No właśnie. Bardzo dobrze, to nie podpowiadajmy. Kupujcie książki i przechodźcie ostrożnie. Tylko uwaga na znaki drogowe, bo ja się kiedyś też spotkałam z latarnią właśnie w szale czytelniczym. Orgazm. Dobra, właśnie. Tutaj dochodzimy do tego punktu w trakcie Miasto Czytania, kiedy trzeba powiedzieć, dlaczego właściwie wyciągnąłeś te książki, które leżą przed tobą z naszych półek. To może najpierw o orgazmie, skoro było o orgazmach. No to jest jeden z moich orgazmów zeszłego roku, właśnie tego okresu jesiennego nadrabiania zaległości. Wyszła wtedy akurat Nic zrobienie nie będzie Marcina Wichy. Wspaniały, pewnie już słyszeliście o tym, ale ja podkreślę, jeśli ktoś jeszcze nie czytał, to koniecznie. Z paru względów. Po pierwsze, Wicha pisze, to jest chyba jedna z najpiękniej piszących osób w Polsce w tej chwili, gdzie każde zdanie jest na swoim miejscu. Ja szalenie w ogóle cenię taką ekonomię. Coraz bardziej w ogóle ją cenię w pisaniu. I książki właśnie, które można łyknąć, to jest naprawdę książka, którą da się łyknąć w jeden czy dwa wieczory. Takie naprawdę spokojne. I ten jeszcze mały format można wszędzie
Słuchajcie, jak czytnik zupełnie. Ale dobra, powiem dlaczego. To jest zbiór felietonów Wichy, które były publikowane w piśmie. Trochę rozszerzony i troszkę przerobiony. I niesamowite jest to, że ja tę książkę kupiłem w zasadzie przez księgarza namówiony i formą skuszony, bo jednak Przemek Dębowski jest mistrzem projektowania książek. Ale najpierw nie chciałem jej kupić, bo myślę sobie, już w piśmie większość tych tekstów czytałem, no fajne, ale po co taka mielonka, odgrzewane kotlety. I słuchajcie, zacząłem to czytać. I to, no, to potwierdziło też klasę Wichy, że on nie dość, że potrafi tak pięknie nasze, no, przyłapać rzeczywistość po prostu na gorącym uczynku, tak pięknie to napisać, to jeszcze mnie to chwyta po prostu za serce. Tam jest taki felieton pod koniec, kiedy on odprowadza córkę na pociąg, na którym ja się popłakałem, czytając go w piśmie chyba 2 lata wcześniej i znowu w tym samym miejscu się poryczałem, odgrzewając kotleta. Także to nie jest odgrzewany kotlet właśnie, to jest tatar świeżutki, pożywny, wspaniały, niewielka porcja, wege. Wege tata. I naprawdę kupujcie polskie rap płyty, kupujcie Marcina Wichę. Tak. A tu przypomniało mi się jeszcze jedno szaleństwo, które warto ci wypomnieć w tym dobrym sensie, to jest nasza współpraca przy mapach Use It Warsaw. Prawda. Mapach, do których teksty ty pisałeś. W latach późnych 2000 to był jakiś... Na przełomie, tak, 2008-2013. I to były mapy z takiego lokalnego punktu widzenia, które dystrybuowaliśmy w całej Europie w hostelach i magia tekstów twoich, Grzesiek, polegała na tym, że dostawaliśmy później maile od ludzi z całego świata, że hej, znalazłem waszą mapę w hostelu w Helsinkach. Pomyślałem sobie, że super miasto. Zboczyłem z drogi, zostałem tydzień. Dziękuję. Tę mapę ostatnio przeglądałam, przygotowując jakąś jej wersję recyklingową, którą robiliśmy dla młodzieży ukraińskiej, uchodźczej, takiej mapy Fajna Warszawa. I zdziwiło mnie to, ile na mapie Warszawy było wtedy miejsc, w których polecaliśmy tatara. No widzisz, czasy się zmieniają. Mm-hmm. Bardzo. Ja tak słucham tej waszej dyskusji i naprawdę takie przygody Grzesia i Bogdy bym przeczytał, słuchajcie, absolutnie. No, może zrobimy kiedyś jakiś taki, wiesz, sobie rozmowę, wywiad rzekę. Sami ze sobą. Wywiad jezioro. Wyciągniemy kalendarze. Słuchałbym, czytałbym, naprawdę. Dobra, ale absolutnie. Poczekajcie, bo tu leży książka ważna, która jest... Ja nie patrzę na zegarek, tylko szukam zdjęcia dla was. Dobra. Tutaj jest książka ważna, która świetnie wyczuła moment, kiedy powinna się pojawić. Wydanie tej książki było twoim pomysłem. Tak, to jest jedna z moich dum. Właśnie jedna z ostatnich rzeczy, które jakoś tam sprawiłem w Centrum Architektury, bo tam już nie działam od paru lat. Książka Despiny Stratigakos, gdzie są architektki, którą wprawdzie nie przetłumaczyłem, bo tłumaczyła Agnieszka Rasmus, ale może być, że zainicjowałem. I to jest historia o czytnikach właśnie, że chociaż nie, jeszcze czytnika wtedy nie miałem, na telefonie to czytałem chyba. Byłem na wakacjach chyba w Grecji i znowu krótka książka. To jest właśnie taki appetizer tak naprawdę. Tak samo jak Wicha. I gdzieś to mignęło mi w internecie, że jest ta książka, ściągnąłem ją sobie szybko i na plaży przeczytałem tak w dzień chyba, czy półtora. I napisałem od razu do koleżanek z Centrum Architektury, słuchajcie, jest taka super książka, sprawdźmy prawa, róbmy to. No i one się do tego przychyliły i bardzo się cieszę. I to rzeczywiście jest książka, która trafiła w swój czas chyba, bo zaraz potem wyszły też Niewidzialne kobiety w charakterze i zaczął się w ogóle temat po pierwsze architektek, a po drugie czy odkrywania hair story w architekturze, a po drugie też projektowania niemęskocentrycznego w przestrzeni. Także z tego jestem bardzo dumny i polecam też wam tę książkę. To jest taki świetny wstęp w ogóle do zainteresowania tym tematem, zarówno projektowania. Ona bardziej tu pisze o miejscu kobiet w historii architektury, ale też można tutaj pociągnąć te wątki związane z kobiecą, z przestrzenią projektowaną pod kątem właśnie mężczyzn lub nie. Despina Stratigakos jest też z wspaniałą badaczką. Dom Hitlera też wyszła jej książka po polsku o tym, jak za pomocą mediów stwarzano wizerunek, ocieplano wizerunek Hitlera i za pomocą projektowania wnętrz i architektury.
Książka, jedna z tych, które właśnie mi zorały mózg kompletnie, jako z tych historyczno-architektonicznych, parę lat temu wyszła w wielkiej literze. Także zawsze czekam na jej kolejną książkę. Mega solidny research, błyskotliwe wnioski, dobre pióro. Tak mówią wszyscy czytelnicy ilustrowanych przewodników po Warszawie. Dobrze, że to nie ja. Że to ja, tak mówisz, to ja, to ja. Dlatego, że rzeczywiście podczas moich zmian tutaj w księgarni często po prostu osoby od wejścia wiedzą, że przeszły po ten, po nowy odcinek tego ilustrowanego przewodnika. Ten akurat zawiera twoje teksty. To jest bardzo ciekawy tom. Dotyczy Muranowa, no przeciekawej okolicy. Jak ty nazywasz Muranów w Warszawie? Bo nie jest to dzielnica, nie ja jest mówię to dzielnica. Osiedle. Mówię dzielnica. No nie jest to dzielnica w sensie administracyjnym. To jest, mimo że jest to duże bardzo, duże i złożone osiedle, ale jest rozbite terytorialnie między Wolę a Śródmieście. No tak, powinno być moim zdaniem oddzielną dzielnicą, bo jest oddzielną całością. Jest to dzielnica, która powstała na gruzach warszawskiego getta. I w bardzo ciekawy sposób właśnie najpierw powstawała jako taka dzielnica, właśnie miejsce po getcie, jak to pisze chyba Jacek Leociak. Ale już nabiera naprawdę takiej po 80 latach już takiego, już kolejnych warstw swoich współczesnych. Już tam całe pokolenie, już te pokolenia, które tam się wprowadzały tuż po wojnie, już w zasadzie odchodzą od nas. I tam się zaczyna wielka wymiana demograficzna. Tam coraz więcej młodych ludzi mieszka. I z ostatnich danych GUS-u też wynika, spisowych, że jest to jedna z najgęściej zaludnionych okolic w Polsce. To jest jeden z najgęściej zaludnionych fragmentów tkanki miejskiej w Polsce, co trochę nie pasuje do modernistycznego osiedla, a okazuje się, że jednak tak, że tam jest taka przyjemna równowaga między jednak rozrzedzoną modernistyczną zabudową z zielenią dookoła, a jednak pewną, pewnie dlatego, że są małe mieszkania, i pewnie dlatego, że dużo ludzi tam mieszka, tam jest stosunkowo mało mieszkań, tak jak w Śródmieściu, pozajmowanych na biura, czy na Airbnb, czy na, nie wiem, jakichś lobbystów albo medycynę estetyczną. Tylko tam się mieszka i fascynujące miejsce też. Tutaj jesteś współautorem z Beatą. Tak, z Beatą Chomontowską, z Katarzyną Uchowicz, a grafika uczcie Magda Piwowar, która jest pomysłodawczynią całej tej serii, która zaczęła się 11 lat temu od Saskiej Kępy. No, Magda Piwowar też się przewija przez naszą rozmowę. Oczywiście. To jest jedna z tych osób, która zaprojektowała bardzo dużo książek, w których ty brałeś udział jako autor, czy też no, w ogóle po prostu książek poświęconych Warszawie i architekturze. A to jest tłumaczenie z kolei. Tak, no Magda, tak samo z Magdą też współpracowaliśmy przy Pawilonie Polskim w Wenecji w 2008 roku. Ona była autorką całej właściwie wizualnej oprawy, jeśli chodzi o grafikę, i bardzo dużo też wniosła w aranżację pawilonu. Także no, dużo w życiu, dużo razem zrobiliśmy przez jakieś 10 lat przy różnych projektach. I tak samo z jej siostrą Anną, która projektowała ten katalog. No tak, zaczyna się i kończy na ludziach. Naprawdę. No, ja mam zresztą nauk czytania czegokolwiek od stopki. Czy to jest magazyn, czy to jest książka. Zawsze sprawdzam, kto maczał palce. Jakieś takie ubeckie nawyki. Jednak... Co dużo do IPN-u się nachodziłem. Sprawdzanie właśnie tych, weryfikacja dokumentów, prześwietlanie na każdym polu. Monument. I to jest tak. I to jest taka książka, która wyszła całkiem niedawno. Świeża rzecz. Autoportret. No jeden z... Chyba to pismo jest najważniejsze, jeżeli chodzi o stwarzanie takiego krajobrazu mentalnego dla rozumienia architektury. Jesteś także autorem. Tak, to jest antologia na 20-lecie autoportretu. Pisma, które ma, jak już Bogna powiedziała, ogromne zasługi i przez które się przewinęły dziesiątki fantastycznych badaczy i publicystów. Między innymi właśnie Marcin Wicha, który jest z kolei współautorem tego wyboru razem z Dorotą Leśniak-Rychlak. No to jest takie greatest hits z 20 lat, potężny tom. I który z twoich tekstów? I tu jest akurat nie tekst, tylko rozmowa, którą ze mną i Jarosławem Trybusiem przeprowadziła ją chyba właśnie Dorota Leśniak. Na temat... Tak, architektura wydarza się najczęściej z pragmatycznych pobudek. Właśnie.
Czyli to pokazuje, to jest taki trochę przelot, tak, Marta Karpińska i Małgosia Jędrzejczyk robiły rozmowę. To jest taki przelot przez nasze zainteresowania badawcze, czyli głównie międzywojnie i PRL, ale też sięgając do naszych czasów, gdzie mówimy właśnie o tej kuchni powstawania architektury, z czego ona się bierze. Czyli to jest to, o czym najbardziej warto moim zdaniem mówić, czy najbardziej warto to tam sięgać, żeby zrozumieć, o co chodzi w tej architekturze. Także polecam. To wyszło rzeczywiście pod koniec 2022 roku. Ja sam jeszcze tego dobrze nie przejrzałem nawet, ale ostrzę sobie ząbki. I to jest pewnie taka książka, do której się będzie wracać. No bo to nie jest też książka do łyknięcia na jedno posiedzenie, tylko to jest taki coś, po co się będzie sięgać i konsumować w odcinkach. Może jeszcze tylko chwilkę o orgazmach. No pewnie. Skoro jest pornotopia, to może o orgazmach. Więc to jest książka, którą z kolei kupiłem na papierze, owszem, ale też kupiłem na e-booku, bo papierową kupiłem na prezent. To jest to, co pokazywałeś. Tak, to jest jedno też z moich olśnień już w ogóle końcówki 2022 roku. Walter Hugo, chyba się nazywam Mao, wymawiam Mao, M-A-E, ale z falką nad A, nazwisko portugalskie. Apokalipsa ludzi pracy. Też króciutka książeczka. Ja w ogóle coraz bardziej doceniam takie zwięzłe książki do łykania w jeden wieczór, albo nie wiem, jedzie się do Gdańska i się to przeczyta w tej z powrotem w pociągu. Jesteśmy tak przebodźcowani, tak mamy duży dostęp do informacji, że ja coraz bardziej doceniam, kiedy nam autorzy i autorki za bardzo nie zawracają głowy, tylko każde zdanie ma swoją po prostu wartość. I no ja apokalipsa... by się ktoś dziwił, dlaczego przed nami nie stoi Gdynia obiecana, to muszę powiedzieć, że nakład jakby został wyprzedany u nas. Ja mam Gdynię w plecaku. Masz Gdynię w plecaku. To jest plot. Moglibyśmy sprawdzić, czy spełniasz swój własny postulat. Nie. To jest plot twist. Ale dobra, Apokalipsa ludzi pracy, przepiękna powieść, napisana w pozornie tylko hermetyczny sposób, bez dużych liter i bez podziału na dialogi. To jest taki ciąg, taki strumień świadomości. O paru osobach w Portugalii się dzieje współcześnie. Główna bohaterka jest sprzątaczką u bogatego faceta, który ją molestuje, a jednocześnie ma męża, którego nienawidzi, ma nieudany związek i go codziennie podtruwa, wlewając mu odrobinkę wybielacza do jedzenia, żeby się wreszcie jednak być może przypadkiem przekręcił. Wspaniała książka, która pokazuje bardzo dużo bólu, brudu, codzienności i ciężkiego życia, a jednocześnie w jakiś niesamowity sposób taka ciepła i krótka. Także, i to jest fajny też przypadek, jak kocham w książkach też to i w tak zwanym rynku książki, że w przeciwieństwie do, nie wiem, jakiegoś do kina na przykład, to nie jest tak, że książka musi od razu być hitem. Tylko są takie książki, które się chyba na rynku anglojęzycznym mówi się o tym sleeper, czyli takie, które są uśpionym przebojem. I to jest książka, która wyszła pewnie jesienią, czy jakoś w ciągu 2022 roku i dopiero pod koniec roku Paulina Małochleb to zaczęła umieszczać w jakichś podsumowaniach roku. Parę dni temu to Wojtek Szot umieścił na stronie Empiku jako książkę tygodnia. Czyli po prostu taki, wiecie, coraz efekt kuli śniegowej. I właściwie moim zdaniem nie ma książek, które nie mają chociaż odrobiny potencjału na to, żeby je właśnie jakąś szeptaną propagandą wzmocnić. Albo czasami one trafiają w swój czas, że nie wiem, wychodzi co... Niesamowite jest to, jak to są niesamowite też złożenia, że wybucha wojna w Ukrainie, a Agora akurat wydaje Oksanę Zabuszko, prawda? To było niesamowite. Także nigdy nie wiadomo, co sprawi, że jakaś książka stanie się ważna. I czasami to może być książka sprzed lat. Justyna Sobolewska przepięknie podczas gali paszportów podziękowała tłumaczom za pracę. Tak. I to było naprawdę jedno z takich budujących wystąpień, które są specjalnością tego rodzaju uroczystości, ale rzeczywiście ten ubiegły rok i praca, którą tłumacze wykonali po to, żeby jak najszybciej, żebyśmy mieli dostęp do literatury ukraińskiej, był warty zaznaczenia. Ale w ogóle praca tłumaczy jest także doceniana, znajdują się nazwiska wasze na okładkach. Tak, ale tego nie było do niedawna, prawda? To charakter chyba przyjął jako taki właściwie standard, zaczął umieszczać tłumaczy na okładkach.
Czasami to nawet nie jest przecież, czasami nawet na stronie tytułowej nie ma tłumacza, tylko gdzieś tam się w stopce upycha. I w ogóle myślę, że żyjemy w ciekawych czasach w kulturze, że wiele specjalności, które do tej pory były ukryte, były tak traktowane trochę technicznie, wychodzi na wierzch. To są tłumacze w literaturze, a na przykład w filmie. Niesamowite, że na przykład bardzo się akcentuje rolę coraz bardziej, nie wiem, dźwiękowców, czy montażystów, czy reżyserów obsady, że mają kolosalny wpływ tak naprawdę na efekt końcowy. I to jest fajne, że to, co takie osoby, które do niedawna byłyby anonimowymi maherami, jakimiś takimi prawie wyrobnikami, małe literki na liście płac tak zwanej, nagle no, im się oddaje kawałek należnego miejsca. Należnego miejsca. Ola, jak jest... się masz? Cześć Ola. Ola nas hey, realizuje, Ola. Tutaj tak, nagrywa. Tak, bardzo ważna osoba. I tak, bardzo, no, co, bardzo... Tak, bez Oli byśmy siedzieli i gadali. Oczywiście, że tak. Grzegorz, bardzo ci naprawdę dziękujemy za tę wizytę. Miasto Czytanie czekało na ciebie. No bardzo. Byłeś w pierwszym odcinku trochę przypadkiem, jak przechodziłeś ulicą z jak był Jara Trybuś. Tak. I w końcu było... się udało to spotkanie ziścić. Ja też się bardzo cieszę. Mieliśmy nagrywać w grudniu, ale proszę. Ale proszę. Wszystko jest po coś. Wow! Macie ten wywiad po paszporcie. Samych sukcesów. Ale ja dziękuję też... Super tematów, fajnej publiczności. Ja bym chciał się zapytać, czy ty teraz trochę sobie odpoczniesz po tych wszystkich aktywnościach medialnych, które pewnie cię jeszcze czekają? Zobaczymy. Na pewno nie chcę się spieszyć bardzo z następną książką, bo wyszło tak przypadkiem w sumie, że wydawałem książkę rok po roku, trzy książki rok po roku i to jest jednak mordercze tempo, mimo że no, nie powstawały każda rok, tylko to było nawarstwienie jakieś. Zrobię sobie troszkę więcej miejsca i nie spieszę się tak bardzo z pracą nad kolejnymi. Na pewno Gdynia chwilę pożyje teraz. Po paszportach mam sporo zaproszeń na spotkania i chcę z nich skorzystać. Nie z próżności czy pazerności, ale też dla mnie jest zawsze bardzo ciekawa ta rozmowa czy kontakt z żywą publicznością. Wiem, że można robić spotkania online, ale ja nigdy tego nie polubiłem i cieszę się, że już właściwie ten online stał się znów przybudówką do live'u raczej niż jak w szczycie pandemii standardem. I no także wiecie, no też jest to też okazja super do jeżdżenia po Polsce. Ja kocham jeździć po Polsce. Hashtag ballada wagonowa. I kiedyś to robiłem bardzo często, jak pracowałem w architekturze, w miesięczniku Architektura Murator i pisałem o nowych polskich budynkach, to miałem nagle pretekst, żeby pojechać do Zielonej Góry, do Tychów, do nie wiem gdzie jeszcze, po całej Polsce. I teraz znów Tychy na tapecie są Opole, Kutno, Gdynia znowu, Sopot i tak dalej. Uwielbiam, w ogóle uważam, że nie ma lepszego sposobu poznawania miasta i architektury niż na nogach. Posłuchać, powąchać, zobaczyć jak działa. I to jest super. I to na pewno pomoże mi z tą książką gdzieś tam mimochodem, tą planowaną moją o współczesnym mieście. No bo i to są też czasami nieplanowane rozmowy, prawda? To jest nieplanowana interakcja z osobą, która, nie wiem, jest dyrektorem technicznym w Filharmonii gdzieś tam, prawda? I dowiadujesz się nagle rzeczy o budynku i o jego funkcjonowaniu, których by się znikąd nie wyczytało i których się nie usłyszy od architekta. Także do zobaczenia na szlaku. No to życzymy ci wielu przygód owocnych. Inspiracji, spotkań. I powolności chyba trochę. To myślę, że jest dobre życzenie na teraz, żeby trochę się... Dziękuję. Żebyś w tym szumie się odnalazł też swój spokój wewnętrzny. Trafne życzenia. Też wam bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że się udało. I do zobaczenia w ogóle tutaj. Dziękuję, że istnieje. Tyle tutaj dobrych rzeczy się dla mnie zdarzyło. Naprawdę pomyślcie o tym, w tym wspólnym wywiadzie rzeka. Za jakiś czas. Ja byłem przez chwilę tak maksymalnie, absolutnie zasłuchany w tych waszych tutaj dwójkowych historiach. Może ty nas przemaglujesz. To jest jakiś pomysł. Dobra, to jest. No, fajnie. Miałem odpoczywać. No. Dobra, to może chwilę poczekać. Może razem na plaży, wiecie. Grzegorz Piątek, tak. Borda Świątowska, Ola Kopeć i Łukasz Harat. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.